10 najlepszych ideologii politycznych. Przedstawię wam 10 najrozsądniejszych i najbardziej sensownych ideologii politycznych, jakie powstały. Ranking sporządziłem sam, więc jeśli się ze mną nie zgadzacie, to zachęcam was do stworzenia własnej listy. Zaznaczam, że chodzi tylko o ideologie i ruchy polityczne, nie będzie tu o partiach ani systemach. Miejcie również na uwadze, że często mówię teoretycznie, a wiele z tych ideologii zostało zniszczonych bądź przekształconych przez różne systemy takie jak faszyzm czy komunizm. Gewaryzm. Oczywiście spokojnie nazwa nawiązuje do che Guevary, ale sam Gewara nie wyznawał tej ideologii. Samo określenie powstało dużo po jego śmierci. Gewaryzm zakłada istnienie w państwach rozwijających się społeczno-politycznego podłoża rewolucji, mającej na celu obalenie istniejących reżimów oraz ustroju kapitalistycznego i zastąpienia ich władzą ludu oraz socjalistyczną gospodarką. Tym społeczno-politycznym podłożem mieli być głównie chłopi. Brzmi to bardzo komunistycznie, ale tak nie jest, ponieważ wszelkie powstania chłopskie przed powstaniem komunizmu też zaliczają się do tego nurtu. Gewaryzm zakłada obalenie reżimu bądź okupacji poprzez rozwijanie patriotyzmu w klasach niższych. W Polsce bojownikami o wolność Polski była głównie inteligencja. Ale w momencie, w którym okupanta obalają klasy niższe, mówimy o gewaryzmie. Przykład praktyczny. Trzecia Rzesza okupuje Polskę i patriotyzm jest rozwijany wśród rolników i robotników, którzy następnie się jednoczą i wszczynają powstanie. To jest gewaryzm. Ideologia ta zyskała wyjątkową promocję patriotyzmu wśród klas niższych. Socjalizm. A dlaczego nie kapitalizm? Bo kapitalizm to system gospodarczy, a socjalizm wychodzi poza granice gospodarki. Socjalizm wywodzi się od filozofii rozwiniętej na przełomie XVIII i XIX wieku. Celem ówczesnych socjalistów było zbudowanie społeczeństwa, w którym wszyscy jego członkowie mieliby równy stan posiadania, gdzie siły rynkowe nie są głównym mechanizmem podziału bogactwa oraz państwa, w którym funkcjonuje społeczeństwo oparte nie na własności prywatnej, ale na własności ogólnej, społecznej. Funkcjonowanie takiego społeczeństwa opiera się na wspólnej własności, wzajemnej współpracy i altruizmie. Wkrótce, na gruncie marksistowskiej wersji socjalizmu, powstały ideologie komunistyczna czy socjaldemokratyczna. Elementy ideologii socjalistycznej są łączone z nacjonalizmem, chrześcijaństwem czy islamem. Same założenia, że wszyscy ludzie mają taką samą możliwość rozwoju i dostępu do wszystkiego, jest ok. Że każdy ma prawo się nauczyć i stać się lepszy niż jest, czy rozwijać swoją działalność, ale jak to jest? W tym świecie nie da się tego wprowadzić w życie, gdyż o ile w kapitalizmie to elementem wykorzystującym jest pracodawca, to w przypadku socjalizmu jest władza. Wszystkie teorii miałoby to sens, ale praktycznie socjalizm jest bez sensu. Wiele razy próbowano go wprowadzić i wiele razy to nie wychodziło. Pacyfizm, ruch społeczno-polityczny dążący do pokoju, potępiający wojny, a także przygotowania do nich. Pacyfiści domagają się ustanowienia trwałego pokoju między narodami oraz chcą, aby wszystkie konflikty rozwiązywane były zgodnie z literą prawa międzynarodowego bez uciekania się do użycia sił zbrojnych. Pacyfizm można podzielić na różne nurty. Część z nich wyraża aprobatę wobec niektórych wojen, inne natomiast charakteryzują się jednolitym stosunkiem do każdej wojny niezależnie. Zależnie od jej przyczyn. W trakcie PRL ruch hipisowski przyczynił się do popularyzacji idei pacyfistycznej na terytorium Polski. Hipisi propagowali palenie książek wojskowych, odmawiali stawienia się w jednostkach wojskowych i uprawiali inne formy biernego oporu. Nieodłącznym symbolem pacyfizmu w tych czasach stała się Pacyfa. Ekopolityka. Świadoma i celowa działalność państwa polegająca na racjonalnym korzystaniu z zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, jego właściwej ochronie i umiejętnym kształtowaniu na podstawie zdobytej przez ludzkość wiedzy teoretycznej i praktycznej. Państwo czyni to poprzez wprowadzenie praw i regulacji. W sektorze prywatnym termin ten oznacza podporządkowanie się tym celom albo poprzez realizację narzuconego przez państwo prawa, albo też dzięki własnym, wprowadzanym do użytku własnego regułom. Jaki jest problem ekopolityki? Wspomniałem, że jest to racjonalne. Korzystanie z zasobów, a niektórzy trochę przezacają i próbują całkowicie to ograniczyć. Więc ekopolityka jest ok pod warunkiem, że nie wchodzi w etap radykalny, bo radykalna ekopolityka jest już zła. Demokracja istnieje wiele wariantów demokracji. W demokracji bezpośrednio obywatele bezpośrednio i aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji politycznych, natomiast w demokracji pośredniej władza polityczna sprawowana jest pośrednio przez wybieranych przedstawicieli. Demokracja przedstawicielska wywodzi się w znacznym stopniu z idei instytucji, które rozwijały się w Europie w średniowieczu, oświeceniu oraz podczas rewolucji amerykańskiej i francuskiej. Nie ma ogólnie przyjętych kryteriów uznawania dane państwo za demokrację. Istnieją też duże różnice pomiędzy poszczególnymi formami demokracji, na przykład kluczowym warunkiem dla idei formy demokracji przedstawicielskiej są wolne wybory. Nacjonalizm. Przekonanie, że dany naród jest najwyższą wartością, z którego wynika określona postawa polityczna, gospodarcza i społeczna. Nacjonalizm uważa interes własnego narodu za nadrzędny wobec interesu jednostki, grup społecznych czy społeczności regionalnych. Uznaje naród za najwyższego suwerena państwa, a państwo narodowe za najwłaściwszą formę organizacji społeczności złączonej wspólnotą pochodzenia, języka, historii i kultury. Nacjonalizm ponadto przedkłada interesy własnego narodu na ...nad interesami innych narodów. Postawa nacjonalistyczna nie jest autonomiczną i kompletną ideologią... ...lecz zbiorem zasad, które są lub były wyznawane przez różne odmiany prawicy. W historii występowały różne typy nacjonalizmu. Na przykład narodowy konserwatyzm, narodowy liberalizm, narodowy radykalizm... ...narodowy socjalizm, faszyzm czy narodowy komunizm. No właśnie, nacjonalizm jest dobry, póki idzie w parze z liberalizmem. Bo jeśli nie, to powstaje faszyzm, szowinizm bądź... I wtedy nacjonalizm staje się zły. Hadecja. Z punktu widzenia Hadecja człowiek postrzegany jest jako człowiek wielu wspólnot, z których najważniejsza jest rodzina, następnie wspólnota lokalna, wspólnota narodowa, także wspólnoty religijne, kulturowe, zawodowe i inne. Podstawą postępowania jednostki powinny być wartości moralne, które nie powinny podlegać relatywizacji, to znaczy nie zależą od sytuacji i warunków, lecz powinny być traktowane jako wartości absolutne. Na nich opiera się całe życie społeczne. Dla chadetów istotną wartością jest człowiek stworzony przez Boga, na jego obraz i podobieństwo wyposażone w wolność, świadomość i elementarne prawa, z których istotne jest prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wśród priorytetowych wartości wymienia się obok poszanowania życia instytucji i rodziny także pracę, własność prywatną, solidarność i odpowiedzialność. Zasady solidaryzmu społecznego i dobra wspólnego powinny być zaporą przed egoizmem klasowym. Krytyce poddawany jest konsumpcjonizm jako postawa, która prowadzi do pogoni za dobrami materialnymi, jednocześnie do wypaczania i zredukowania godności ludzkiej. Liberalizm, ideologia i kierunek polityczny, według którego wolność jest nadrzędną wartością, ma charakter indywidualistyczny i przeciwstawia się kolektywizmowi. Innymi wartościami cenionymi przez liberałów są wartości demokratyczne i prawa obywatelskie, czy własność prywatna i wolny rynek. Liberalizm powstał w epoce oświecenia w sprzeciwie wobec absolutyzmu instytucji feudalnych. W XIX wieku stał się szerokim Postępowym ruchem politycznym. Początkowo miał często charakter antydemokratyczny, z czasem jednak przyjął wartości demokratyczne w formie demokracji liberalnych. Warto zaznaczyć, że liberalizm zakłada, że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się Twoja. Konserwatyzm doktryna, która bazuje na hasłach obrony porządku społecznego oraz umacniania tradycyjnych wartości, takich jak religia, naród czy państwo, rodzina, hierarchia czy autorytet. Konserwatyści chcą obronić stary porządek ze względu na przekonanie o ewolucyjnym, a nie rewolucyjnym charakterze zmian kulturowo-politycznych. Peronizm. Populistyczny ruch społeczno-polityczny. Ruch zapoczątkował Juan i Ewa Peron w latach 40. XX wieku. Oparty jest na idei sprawiedliwości społecznej i nacjonalizmu. Trzeci drogi pomiędzy kapitalizmem a komunizmem. W polityce gospodarczej postuluje zwiększenie interwencji państwa w gospodarce i współpracy państwa ze związkami zawodowymi. W polityce zagranicznej proponuje utrzymanie niezależności wobec Stanów Zjednoczonych, gdyż ruch narodził się w Argentynie. W 1947 roku utworzona została Partia Peronowska. W następnych latach doszło do rozłamu w ruchu i utworzenia partii neoperonowskich. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Stwórzcie własną listę najlepszych systemów politycznych, a raczej ideologii politycznych. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie poruszam temat m.in. historii ONR-u oraz sporządzam drabinkę o taki schemat polityczny. Cześć!